Prowadzony przez Jamesa McConnell'a. Jestem ser W tej chwili przychodzę z tym, co uważamy za bardzo ekscytujące wieści. Wiadomości, które budują już od dłuższego czasu. Słyszeliście wiele rzeczy w ciągu ostatnich lat, miesięcy, tygodni i dni. Wiele rzeczy prowadzi cię do przekonania. Że twoje życie się zmienia i zmieni się w dramatyczny sposób. To prawda. Zmienią się w dramatyczny sposób. Ale zawsze pamiętajcie, że jeśli zmiany te nadejdą, muszą najpierw wejść w teraz. Musi zawsze znajdować się w chwili teraz. Ponieważ chwila teraz jest piątym wymiarem. A im więcej możesz znaleźć się w tej chwili teraz, będziesz w tych wyższych wibracjach, w wyższym czwartym i piątym wymiarze. Słyszeliście wiele rzeczy. Wiele wiadomości, które pojawiły się w ostatnim czasie. Wiele prognoz. Wiele osób to powiedziało. Wiele źródeł wywiadu ujawniło się i powiedziało, że tak się stanie, albo to nastąpi. My sami. Bracia Wielkiego Białego Bractwa. Wasi galaktyczni przyjaciele. Bracia i siostry, Agarfens, wszyscy mówimy, że dramatyczne zmiany wkrótce nadejdą do was, aby was spotkać tutaj na ziemi. Aż do tego momentu patrzysz i nie widzisz jeszcze dramatycznych zmian. Ekscytujące wieści, które jestem tutaj, aby wam przekazać, o które zostałem poproszony, są wiadomościami, że bardzo dramatyczne prawdy mają się pojawić pod wieloma różnymi względami. Te domino, które zostało wypowiedziane, które zaczną spadać, jedno raczej duże domino wkrótce upadnie. Może mieć formę ogłoszenia. Może przybrać formę po prostu zachodzącego doświadczenia. Nie, jeszcze nie będzie to wielkie odkrycie nadchodzące na niebie, ale przyjdzie to jako główne objawienie w kategoriach nadchodzącej prawdy. W świetle ciemności oświetlonej światłem. Ci, którzy wciąż kucają w ciemności, w cieniach, muszą teraz wystąpić i przedstawić te prawdy szerszej publiczności jako całości. Nie tylko lightworkers i light warriors, którymi jesteście wszyscy, ale także osobom spoza was. Ci, którzy wciąż są w stanie snu, ale wkrótce obudzą ich coś dramatycznego. Nie możemy oczywiście dać ci tego, co to będzie, ale dla wielu, a nawet dla tych, którzy czekali wyczekująco na te różne rzeczy, będzie to zadziwiające. Nawet ci z Was nie będą tak zaskoczeni, ale znajdą radość głęboko w Waszych sercach. Ponieważ moment przebudzenia zbliża się teraz bardzo blisko przebudzenie ludzkości na całej planecie oczywiście nie wszyscy się obudzą, ale to nie Twoja sprawa. Wasza troska będzie dotyczyć tych, którzy są gotowi obudzić się tych którzy sięgają do światła i chcą coraz więcej tego światła. Chcą, aby coraz więcej tych informacji było dzielonych. Prawdy, którą znacie od pewnego czasu, będą też chcieli tych prawd. To właśnie bardzo, bardzo szybko nadejdzie na całą planetę. Najpierw tutaj, w tym kraju, w Stanach Zjednoczonych, w Republice Stanów Zjednoczonych. To, moi przyjaciele, jest wskazówka. Wszystko to wkrótce się pojawi. A gdy się zacznie, stanie się lawiną, o której mówiono wiele razy. Lawina. Która będzie nadal nabierać rozpędu i zabiera całą ciemność wraz z nią. Która następnie zostanie oświetlona przez światło. Ciemność nie może dłużej pozostawać w ciemności, w cieniach. Cienie muszą być oświetlone. Zostało napisane. Zostało powiedziane wcześniej. A teraz są te czasy. Kiedy ty, ci z was, którzy zgłosiliście się tak dawno temu, są te czasy, na które czekaliście, na które przygotowywaliście się i że pomagamy Cię przygotować. Ale na razie, jak to się mówi, jeszcze nic nie widziałeś ale ty będziesz. Jestem Saint-Germain i zostawiam was teraz, wiedząc, że wiele rzeczy w zakresie przedsięwzięć finansowych, które były w toku, wkrótce się ujawni. Nie oznacza to, że z dnia na dzień staniesz się bogaty, to nie jest plan. Nie planujesz nagle znaleźć się w bogactwie. Plan ma przynieść światu równowagę, a wy, ci z was, w dużym stopniu przyczyniacie się do przywrócenia tej równowagi ludzkości. Zostawiam was teraz w pokoju i miłości i przekazuję pałeczkę innej osobie, która chce z tobą porozmawiać. Pokój i miłość niech będą z wami wszystkimi. I niech fioletowy płomień będzie nadal usuwał całą ciemność. Nie tylko w każdym z was, ale także we wszystkich wokół was. Kara. Prowadzony przez Jamesa McConnella. Jestem kara. Doceniam, jak zawsze, możliwość bycia z tobą, dzielenia się z tobą. Aby lepiej zrozumieć to, o czym mówiłem wcześniej przez Asztara, o ujawnieniu i tym, jak bliskie jest teraz ujawnienie. Ujawnienie projektu jest bardzo bliskie. To się stanie. To się dzieje. I zostało już powiedziane, teraz przedstawiamy Wam informacje. Ale nie chodzi tylko o ujawnienie, że przyszedłem z Tobą porozmawiać, ale także o inne projekty, które są w trakcie realizacji. W szczególności jedno, co nazywamy projekt masterpiece. Projekt zbliża się do kulminacji. I to jest zaokrąglenie. Można powiedzieć, sprowadzenie tych, którzy są w cieniu, jak dał Szerme, do światła. Wyjdą na światło prawdy wiedzy. I tak. Aby na całej planecie zaczęły rozumieć. Co się stało? Co działo się przez tysiące lat, a co teraz osiągnie punkt kulminacyjny, koniec? Jak kilka razy temu powiedział ci archanioł Michał, mówił ci o grze, w którą nie trzeba już grać. I teraz mówimy to samo. Wyciągnij rękę do swoich braci i sióstr i pomóż im również nie brać udziału w grze. Pomóżcie im w przygotowaniu się do przyjęcia prawdy, która się objawia. Kiedy światło zostanie przeniesione, będą oni również gotowi, tak jak ty, tak jak teraz, aby zaakceptować prawdę, przyjąć światło do swojego życia. Ciemność nie może dłużej panować nad wszystkimi ludźmi na planecie. Stracili kontrolę, a Project Masterpiece polega na odebraniu tej kontroli. Nie przejmujemy tej kontroli. Jesteśmy tutaj, aby ułatwić ten proces. My, Plejadianie, Syryjczycy, Andromedanie, wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, aby pomóc w tym procesie, wszyscy gramy nasze role, tak jak wy wszyscy gracie swoje role. I te części łączą się coraz bardziej, także wszystkie różne działania, wszystkie machinacje które działają razem, aby doprowadzić cały projekt do kulminacji, kulminacji, crescendo. O to w tym wszystkim chodzi. Możesz na to patrzeć jak na duży kawałek maszyny. A wszystkie koła zębate, koła, które pomagają poruszać maszyną, przenoszą energię przez maszynę. I każdy z Was jest jednym z tych trybików. Jest jednym z tych elementów, które są potrzebne do utrzymania maszyny w ruchu. Maszyną jest tutaj oczywiście wszechświat. Wszechświat, galaktyka, układ słoneczny, Ziemia i wszyscy na Ziemi. I zawsze pamiętajcie, Jesteście na Ziemi, ale nie z Ziemi. Nie bądźcie z planety. Po prostu bądź tutaj teraz. Abyś mógł pomóc w tym procesie, gdy projekt Masterpiece będzie się rozwijał. I wszystko, co tam jest, musi zostać upublicznione. Nadchodzące planetarne wojska o to właśnie chodzi. I tak obejmuje system finansowy. Obejmuje wiele aresztowań, które muszą zostać przeprowadzone, ponieważ muszą zostać zgłoszone. Prawda musi zostać ujawniona. Prawda zostanie ujawniona. Wszyscy poznają prawdę, gdy się pojawi. A wy, moi przyjaciele, jesteście prawdą, aby wystąpić. Jestem kara i pozostawiam was teraz w tym miejscu, aby kontynuować przygotowania. Przygotujcie się na światło prawdy, które stanie się znane na całej planecie. Cały mój pokój i miłość niech będzie z wami wszystkimi.